Tajemnice Gorszowa, tajemnice Gorszowa. Nic tu się nie skryje i nic się nie schowa. Tajemnice. Witam, gdzie jesteśmy i o czym dzisiejsza będzie opowieść? Dzisiaj opowieść będzie o miejscu szczególnym, o takim miejscu, które ma swoją niepowtarzalną nazwę, którą w zasadzie znają tylko gorzowiacy. Jakie to miejsce? Gdzie jesteśmy? No, dużo ludzi już wie, gdzie jesteśmy. To jest park przy psychiatryku. Jak ktoś powie, umawiamy się w parku przy psychiatryku, każdy gorzowiak wie, gdzie to jest, a na żadnej mapie takiej nazwy nie znajdziesz. Dlaczego? No tutaj mieścił się kiedyś szpital psychiatryczny. Jeden z najnowocześniejszych szpitali psychiatrycznych w Europie. Tak, wybudowany pod koniec XIX wieku. Był taką renomowaną wręcz szpitalem. No ale nie będzie o szpitalu. Szpital to jest taki ciekawy obiekt, że zasługuje na osobny odcinek. Postaram się dojść do ludzi, którzy odpowiadają za te budynki i uzyskać zgodę na filmowanie. Jest tam fantastyczna na przykład wieża ciśnień z taką duszą. A tu jest park przy psychiatryku, a nade mną drzewo. Co to za drzewo? Proszę sobie przyjrzeć. Pięknie kwitnie. Piękny okaz tulipanowca. Tulipanowiec przywędrował do nas z Ameryki Północnej. W Ameryce Północnej jest uważany za drzewo miododajne, czyli takie drzewo, które pozwala pszczołom zgromadzić mnóstwo pysznego miodu. Mamy tych tulipanowców w tym miejscu dwa duże i chyba jeden mały gdzieś tam koło przystanku na Walczaka. Także miejsce cudowne, a zaprojektowane z myślą taką, żeby to było miejsce wyodrębnione, wyciszone, żeby ludzie, którzy mają kłopoty psychiczne, mieli gdzie się wyciszyć, gdzie pospacerować. I do tej pory to miejsce takie jest, a że szpital został wybudowany pod koniec XIX wieku, są tu piękne okazy drzew, stare, cudowne. Zapraszam do powałęsania się tutaj, po tych okolicach tego parku i po zwracanie uwagi na tym, jakie tutaj okazy drzew nam rosną. Miejsce wyjątkowe, z taką swoją wyjątkową, tylko dla gorzowiaków znaną nazwą. A jest jeszcze jeden taki fajny aspekt tego miejsca. Nie tylko, że park przy psychiatryku, ale na przykład gorzowiacy to łapią od razu w lot. Tylko gorzowiak to zrozumie. Na przykład jak ktoś ma coś, pierdyknął coś głupiego, to mówi, no ty to się nadajesz na Walczaka. Albo jak ktoś komuś już naprawdę jest upierdliwy i ten ktoś nie ma nerwów na niego, to mówi, ja na Walczaka przez siebie trafię. Czyli gdzie? Gorzowiak od razu wie, na Walczaka, czyli do szpitala psychiatrycznego. Takie jest powiedzenie w Gorzowie. Każdy gorzowiak wie, o co kaman. Inni przyjezdni tego nie załapią, ale przynajmniej trzeba będzie im wytłumaczyć. No, ja przez was wszystkich, jak nie będziecie oglądać naszych filmów, to normalnie trafię na Walczaka.